wpływi na to, czy ktoś z pielęgniarkami rozmawia. I to jest też rzecz, którą politycy medialnie bardzo często rozgrywają. Więc na pewno jak gdyby rozmowa z tymi pielęgniarkami powinna być już teraz. Znaczy ja uważam oczywiście, że opozycja powinna się trzymać z daleka, bo to jest problem płacowy. Pielęgniarki ale mają prawo się domagać wyższych pensji. Z dziecka te same problemy, jak się dowiaduje. Natomiast są możliwości finansowe, jakie są. Zresztą to jest kwestia strukturalnej zmiany w służbie zdrowia, bardzo trudnej. No ale minister Radziwiłł jest o tyle trudnej sytuacji, że jeszcze rok temu popierał wszystkie protesty. Tak, proszę, pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, że minister Radziwiłł dużo konfliktów rozładował po cichu. To jest troszeczkę tak jak z królową Elżbietą. To znaczy, dlaczego królowa Elżbieta jest Gierka? Dlatego, że o iluś jej interwencjach w ogóle nie wiemy. I w wypadku ministra nie możemy Radziwiłła, bo konstytucja, jak wiesz, brytyjska. Ja wiem, ale na przykład królowa brytyjska rozwiązuje wiele konfliktów w takich małych krajach, które są w Commonwealthie. I w ogóle o tym nie mówi, nie chwali się tym i to robi jako zawód. Więc tutaj tak samo, z tego co do mnie dociera informacja, to minister Radziwiłł bardzo dużo rozmaitych gorących punktów rozładował, co dla rządu Beaty Szydło to jest ogromny luksus. Teraz pojawiła się ta sprawa i dlatego powinien włożyć dużo wysiłku, żeby ją wygasić. Rafał Koluki. Znaczy, to jest oczywiście temat dosyć gorący, aczkolwiek Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie nie zetknęło się jeszcze do tej pory z poważniejszym konfliktem na tle płacowym z różnymi wpływowymi grupami społecznymi. Jak pamiętamy, pierwsze półrocze rządów Platformy, to no wręcz był dla ówcześnie rządzących dramat, bo te rewindykacje spadały na nich no, w pewnym momencie zewsząd, co oczywiście no, ma swoją logikę, gdyż rozmaite branże próbują przetestować ustępliwość i skłonność do dialogu nowo rządzących. To się wszystko dzieje no, w tym momencie, kiedy no, ta społeczna pamięć po kampanii wyborczej, kiedy oczywiście wszyscy chcą być przyjaźni, chcą zrobić rozmaitym grupom dobrze, jest zrozumiała. No, problem Prawa i Sprawiedliwości potencjalny jest no, szczególny, jeżeli sobie przypomnimy no, te tony wrażliwości socjalnej, no, które były tonami dominującymi w kampanii wyborczej. No i cóż, no, faktycznie to, że minister Radziwiłł nie wyszedł, ale nie pojechał tam, nie spotkał się z nimi, ministerstwo zdaje się w ogóle nikogo tak jeszcze nie wysłało, to jest trudno zrozumiałe. No, no. Czy tak gwoli sprawiedliwości to był już jeden konflikt, to znaczy on nie wybuchł, ale był potencjalny konflikt związany z górnikami. Szybko rozładowany i tutaj rzeczywiście Beata Szydło, to też taki jak gdyby sukces, który nikt nie chciał zauważyć, ale jednak rozładowała go. A ja powtórzę rozwiązanie po poprzednikach, co się... Znaczy ona jest bardzo doraźna, to gorsza. Czy jasnymi niszczartami są tam czynni, żeby zacytować pewnego klasyka, który powtórzył klasyka, mianowicie czy aktywność dzisiaj rządzących, nie może osobiście Jarosława Kaczyńskiego na poziomie, że tak powiem, współpracy ze związkami zawodowymi jest na tyle mocna, że to on powstrzymuje związki zawodowe, czy oni powstrzymują związki zawodowe. A czy jeżeli Solidarność ma duże wpływy, to na pewno tak. A Solidarność, z tego co wiadomo, ale jednak w kręgu może nie rządowym, ale w kręgu władzy ma wpływy dość duże w związku z tym. Trudno powiedzieć, ale jest to interesujące. Ja znam taką starą historyjkę, która mówi czytam to na temat, że no to zaraz tam Solidarność się ruszy na rząd, bo przecież w ciągu tego roku nie załatwi obniżenia wieku emerytalnego, więc ale będzie miał się spysz na PiS, jak udomniemany sojusznik Solidarność się ruszy. Może nie wiem, natomiast ale w polityce jest ważną kwestią pewne zaufanie. To znaczy, poza tym... to jest ekipa, która dla rozmaitych osób, które zakładają, że będzie jakoś więcej zielony ten tor, ma więcej jak gdyby nadziei związane z nim niż ze względu na obietnice socjalne, które zostały złożone w kampanii
I myślę sobie, że strażnikiem tego bezpieczeństwa, tego rządu są właśnie te obietnice, ale zarazem ten rząd jest zakładnikiem tych obietnic. Tak, ostatnie zdanie, Rafał. Dobrze, przerwę. Też a propos Solidarności i dialogu społecznego, to chciałbym zauważyć, że w przeciwieństwie do Lecha Kaczyńskiego, który faktycznie przywiązywał wielką wagę do tej sfery, do porozumień społecznych, to Jarosław ma do niej bardzo instrumentalny stosunek i być może Solidarność powzięła jakieś zakulisowe ustalenia z rządem, ale też do tej pory nie było jeszcze poważnego konfliktu branżowego. Tutaj też mówimy tylko o jednym szpitalu. Tak? Być może ta sytuacja się unormuje, kiedy wystąpią całe branże, tak? Ale to myślę, że jeszcze na to jest za wcześnie. Informacje Radia z okazji. Poranek Radia Tok FM. John Ronald Tolkien wystukał 1200-stronicowy maszynopis trylogii Władca Pierścieni dwoma palcami. Aby zrozumieć, słuchaj programu Owczarek od poniedziałku do piątku od 10. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Reklama. Myśląc logicznie, jeśli chcesz zdobyć najnowsze technologie, możesz brać udział w konkursach. Robić to częściej. Witamy w wielkiej grze. Udało się! Dziękujemy za udział w konkursie. Prosimy spróbować ponownie. I płacić za to rachunki. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat w Saturnie. I kup na przykład telewizor Telefunken Smart TV 40 cali Full HD klasa A+, za 999 zł tylko do 1 czerwca. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, ten Speedblock w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy. No i szałwi lekarskiej, która hamuje potlenie na całej powierzchni ciała. Bestiblock zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Bestiblock. Tabletki Bestiblock i nie martw się potem. Mamy poranek. To idealny czas, by skorzystać z 20% zniżki na wybrany napój w Soul Coffee, a także z innych zniżek lub premium partnerów Visa. Wejdź na nagrody.visa.pl, pobierz kod, zapłać kartą Visa i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły oferty na nagrody.visa.pl. Wiatr, słońce czy wilgoć mogą zniszczyć drewno. Zastosuj impregnat Sadoli Classic HP z 7-letnią ochroną drewna. Do 3 czerwca. Opakowanie 9 litrów za 169,90. Szukaj w wybranych sklepach. Cena sugerowana przez producenta. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, a przed użyciem należy przeczytać etykietę informacyjną. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 8.20. Adam Ozga, zapraszam. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przylatuje dziś na rozmowę do Warszawy. Wieczorem w Belwederze odbędzie się spotkanie w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Stoltenberg ma też zaplanowane rozmowy z premier Beatą Szydło, ministrem obrony Antonim Macierewiczem i szefem MSZ-u Witoldem Waszczykowskim. To wszystko przygotowania do lipcowego szczytu sojuszu w Warszawie. Trzy osoby co najmniej zginęły w nawałnicach i ulewach, które od niedzieli wieczór przeszły nad Badenią, Wirtembergią i Bawarią na południu Niemiec. Są też ranni. W niektórych miejscowościach w ciągu godziny spadło 70 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscowe władze mówią o kataklizmie i liczą straty. Irackie wojska próbują odbić Faludżę z rąk dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego. Armia iracka zaatakowała miasto z trzech stron. To kolejna odsłona walk. W piątek w nalocie zginął przywódca Daesh w tym mieście położonym 60 km na zachód od Bagdadu. Producenci włoskiego sera Grana Padano żądają odszkodowania od twórców serialu Moda na sukces za to, że jeden z jego bohaterów źle się o tym serze wypowiada. Włosi twierdzą, że ze względu na wysoką oglądalność serialu na świecie ponieśli ogromne straty. Informacje sportowe. Kamil Gapiński, zapraszam. O 21:00 Adam Nawałka poda ostateczny skład reprezentacji Polski na Euro 2016. W gronie 23 szczęśliwców, którzy pojadą do Francji, najpewniej nie zobaczymy Macieja Rybusa. Zawodnik Tereka Grozny ma uraz barku, którego raczej nie zdąży wyleczyć w najbliższych dniach.
Zdaniem większości dziennikarzy oraz ekspertów poza Rybusem z kadrą najpewniej pożegnają się też bramkarz Przemysław Tytoń, pomocnik Filip Starzyński oraz napastnik Arkadiusz Sobiech. A wczoraj grali grupowi rywale biało-czerwonych. Rezerwowy skład Niemców nie dał sobie rady na własnym boisku w Augsburgu ze Słowacją i przegrał z tą drużyną 1-3. W przerwie meczu nad stadionem przeszła straszliwa burza, co bardzo mocno utrudniło piłkarzom grę w drugiej połowie. Z kolei w Turynie Ukraina pokonała 4-3 Rumunię. Dla drużyny ze wschodu była to trzecia wygrana w towarzyskim spotkaniu z rzędu. Wiwe Kielce najlepszym zespołem w Europie. W finale Ligi Mistrzów podopieczni Tałanta Dujszewajewa pokonali po rzutach karnych 4-3 węgierski Wesprem. Dla Kirgiza był to czwarty triumf w Champions League w roli szkoleniowca w karierze. Z kolei dla Wiwe to pierwszy puchar Europy w historii klubu. Tuż po tym meczu o zakończeniu kariery poinformował jeden z naszych najlepszych zawodników w XXI wieku, czyli Grzegorz Tkaczyk. Agnieszka Radwańska może dziś po raz drugi w karierze awansować do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Żeby się w nim znaleźć, Polka musi wygrać przerwany wczoraj z powodu deszczu mecz z Cwetaną Pironkową. Spotkanie, które zostało zawieszone przy stanie 6-2-3-0 dla krakowianki, powinno zostać dokończone dziś około godziny 13. Przypomnę, że po raz pierwszy i ostatni Radwańska wystąpiła w ćwierćfinale French Open w 2013 roku. Pogoda. Dziś wciąż ciepło, nawet gorąco, od 26 do 29 stopni. Nieco chłodniej w górach i nad morzem, tam co najmniej 21 stopni. Wciąż dużo słońca, które od czasu do czasu będzie znikać za chmurami. Możliwy przelotny deszcz, możliwe też przelotne, ale intensywne burze z gradem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, to jest druga część dyskusji publicystów. W studiu Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej, Rafał Kalukin, tygodnik Newsweek, Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy. Ja chciałam porozmawiać o Trybunale Konstytucyjnym, bo nie uciekniemy od tego tematu. Komisja Europejska znowu zapewne zajmie się przestrzeganiem zasad praworządności w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość, premier Beata Szydło twierdzi, że zaproponowano pewien kompromis, że sprawa będzie rozwiązana. Ja dzisiaj w tygodniku Do Rzeczy czytam wywiad z prezesem Kaczyńskim. Pozwolicie, że zacytuję fragment, bo wydaje mi się, że to, co mówi Jarosław Kaczyński o możliwym kompromisie, jest kluczowe, bo on o tym decyduje. I Kamila Baranowska pyta, czy kompromis to oznacza dopuszczenie trzech sędziów wybranych przez poprzedni Sejm? Czy to będzie element kompromisu? Ja przypomnę, że Sejm wybrał trzech sędziów według Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z Konstytucją, ale PiS tego wyroku nie uznaje. Prezes Kaczyński mówi tak, jesteśmy gotowi ich dopuścić, to znaczy tych sędziów wybranych w poprzedniej kadencji, ale na miejsca sukcesywnie zwalniane przez odchodzących sędziów. Z mojej wiedzy wynika, że w Trybunale są dziś osoby, które chcą same zakończyć swoją pracę wcześniej, więc to wszystko mogłoby nastąpić w miarę szybko. Z tym, że ta trójka musiałaby jeszcze raz zostać wybrana przez Sejm, bo poprzednie uchwały są nieważne. Wynika z tego, sądząc także z tego, co pisał portal w Polityce o kompromisie, a także inne media, bo one też o tym wspominały, to właściwie Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, żeby profesor Rzepliński dopuścił natychmiast sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość, mimo że sam Trybunał uznał, że oni są bezprawnie wybrani. A następnie w kolejności będą wybierane te osoby, które zostały powołane przez Sejm poprzedniej kadencji. Prezes sugeruje, że są jacyś sędziowie, którzy chcą szybciej ustąpić, więc wtedy szybciej by tych trzech sędziów wprowadzono. Pytanie, czy rzeczywiście Komisja Europejska uzna to za przywrócenie zasad praworządności. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że tak naprawdę to nie jest kompromis, on jest nie do zaakceptowania, bo to jest nadal łamanie konstytucji i niewykonanie wyroku z 3 grudnia. No ale czy to oznacza tak naprawdę, że paraliż Trybunału i ten spór po prostu będzie trwał nadal, że on się nie zakończy do końca kadencji? Będzie trwał, ponieważ to gdyby modus operandi jest w tej sprawie chory. Znaczy, co to znaczy, że pan Tindemans przyjeżdża do pani Beaty Szydło i coś sobie ustalają? Wiadomo, że jeśli do kompromisu, który będzie stabilny, ma dojść, to jest kompromis, który powinien wypracować przynajmniej dwie główne partie opozycji z PiS-em. Natomiast ten model, w którym przyjeżdża pan Timmermans i mówi, no to co, już poprawiliście? Tak?
Jest ale to chory. Przecież on przyjechał na zaproszenie rządu. Mnie nie obchodzi, na kogo przyjechał zaproszenie. Mówię o modelu, który przyjmuje Unia Europejska, że nie prowadzi na całym świecie, jeżeli ma dojść do kompromisu, to albo przyjmujemy rolę pośrednika, czyli na przykład spotyka się pan Timmermans, ale rozmawiając o projektach, a nie dając się fotografować, zarówno z przedstawicielem rządu, jak i z przedstawicielami opozycji, no albo dyskretnie się zachęca, żeby te obie siły zaczęły z sobą rozmawiać. Trudno, niełatwo. Z turami, z ekspertami, ale między sobą. Załatwianie tej sprawy na zasadzie Unia Europejska, rząd, moim zdaniem jest chore. Ale chce tego piosenka czy nie, ale nie, Unia Europejska, a teraz pozwól pierwsze, tak, uczestniczy w tym. Uczestniczy i to powiedziałbym zgodnie, lege artis, zgodnie z prawem, którego możemy nie lubić, ale ono obowiązuje, bo ta procedura praworządności, wprowadzono ją i koniec. I to jest. I teraz nie, pytanie, jest bardzo niejasne. Jasne, nieważne, pozwól skończyć. Problem polega na tym, że oni uczestniczą w tym legalnie. A my nie mamy pewnej wiedzy, ani ty, ani ja, ani tutaj siedzących, na czym polegają dzisiaj te ustalania pomiędzy Komisją Europejską i tą istotną linią sporu, osią sporu, czyli Prawem i Sprawiedliwością oraz opozycją. Bo my nie możemy zbanalizować tej wizyty Timmermansa, twierdząc, że przyjechał tutaj obfotografować się z Beatą Szydło. A nawet, to ja uważam, że ta fotografia Beaty Szydło ściskającej dłoń Timmermansa to jest wielki, wielki aktyw na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nasz problem polega na tym, że my musimy rekonstruować całą tą sytuację na podstawie fragmentu wypowiedzi prezesa do rzeczy, przecieków w portalu Polityce i tak dalej. Ważne jest jedno, i to jest, wydaje mi się, clue sprawy, to jest przeciąganie liny pomiędzy trzema ośrodkami, rządem, opozycją i Brukselą. I to przeciąganie liny może doprowadzić albo do tego, że któraś ze stron wygra, pytanie która, albo ta lina pęknie i autorytet Trybunału Konstytucyjnego ostatecznie zostanie zdruzgotany. On już ledwo wisi na nitce, natomiast on za chwilę może kompletnie pęknąć. Tak to wygląda. Dobrze, ja bardzo krótko powiem Bogdana. Ja się nie kłócę z tobą, że jesteśmy w takiej sytuacji. Ja tylko wskazuję, że ten model rozwiązywania, który nie siada naprzeciwko siebie. Ale ty go nie znasz, bo ty nie wiesz. Ale nie mamy pełnej wiedzy o tym, jak wyglądają konsultacje Brukseli z Beatą Szydło, ich rządem. Ale jak nie uczestniczy w niej na równych szansach opozycja. I to. No wiem, no dobrze, no według swojej najlepszej wiedzy wiem, że nie. No. Dobrze, Rafał. To jest kolizja dwóch różnych porządków. Istnieje w sprawie Trybunału spór między rządem i opozycją, ale on jest w zasadzie wtórny. Tak, jedyna przestrzeń do dialogu między rządem a opozycją to jest w sprawie ewentualnej nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która mogłaby regulować stan prawny i nowe zasady działania Trybunału. Natomiast to jest sprawa trochę dalszy czas, bo wcześniej należy unormować sytuację bieżącą, żeby powrócić do porządku konstytucyjnego. I tutaj opozycja specjalnie nic do gadania nie ma. I teraz to, co zaproponował Komisji Europejskiej rząd, znaczy nie wiemy, co zaproponował, więc opieramy się na tym, co podał portal w Polityce i co potwierdza w zasadzie Kaczyński, jest próbą przeniesienia dialogu politycznego na kontakty między władzą wykonawczą a władzą sądowniczą, gdzie ta logika polityczna nie powinna obowiązywać. I oczywiście usłyszę zaraz, że prezes Rzepliński przyjął tą logikę polityczną i faktycznie on ją do pewnego momentu przyjmuje. On jest za to krytykowany także i przez ludzi, którzy mają na sercu tak, obowiązywanie porządku konstytucyjnego. Natomiast ta propozycja jest absurdalna i w zasadzie nie do przyjęcia przez prezesa
Rzeplińskiego z tej przyczyny, że gdyby on miał ją przyjąć, to musiałby zaprzeczyć wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. 3 grudnia. Dokładnie tak. No więc jest to moim zdaniem propozycja pozorna, która ma na celu dokładnie to samo, co do tej pory, czyli kupowanie czasu przed szczytem NATO. I konflikt i paraliż Trybunału będzie trwał. Ja też uważam, że Jarosław Kaczyński taki ma plan i go zrealizuje. To wspaniale. Ile mamy czasu? Bardzo dużo. Proszę bardzo. Cały spór jest oczywiście przez opozycję i mojego kolegę, który siedzi obok, rozpatrywany na zasadzie absurdalnej, no bo mamy do czynienia z kryzysem konstytucyjnym, w którym trzeba znaleźć jakieś wyjście z pata. W tej sytuacji tacy ludzie jak pan Stępień przypominają kogoś w sądzie, który musi się dogadać z drugą stroną i mówi, ale co, ja mam ustępować? Proszę bardzo, po mojej stronie jest kodeks karny. Nie zdradziłbym kodeks karny, gdybym poszedł na ugodę. To jest stanowisko, które w tym konflikcie nie ma zastosowania, ponieważ mamy do czynienia, w której dwie duże siły polityczne, jak Trybunał pod panem Rzeplińskim sytuuje po jednej stronie tego sporu politycznego, różnią się do rozumienia konstytucji, a Trybunał Konstytucyjny, który w normalnych, spokojnych czasach takie rzeczy rozstrzyga, jest stroną konfliktu i to wymaga rozwiązania, które wychodzi poza aktualne pozycje obu stron. Natomiast druga strona mówi, nie, na chwileczkę, owszem, wszystko, proszę bardzo, ale ogłoszenie wyroku i dzień później, jak mówi pan Neumann, z PO możemy rozmawiać. No nie. Problem polega na tym, że orzeczenia są ostateczne i nie można się godzić na częściowe łamanie. Ale one w tych wypadkach zostały wydane nielegalnie. Nie ma takiego organu, który zostały, ocenia. To wynika, więc nie ma takiego przepisu, że są poważne podstawy do twierdzenia, że są nielegalne. Czy różnica między nami polega na tym, że nie ma w Konstytucji przepisu, kto miałby oceniać lub wydawać wyroki, że wyrok Trybunału jest nielegalny. Więc jest legalny, bo tak stanowi konstytucja. Nie, nie, można. Jeśli możesz to powtarzać 100 razy, to nie zmieni faktu, że duża część opinii publicznej popiera opinię, że jest to nielegalne. Nie tylko Kukiz też na przykład. No, nie, przy przypadku Kukiza no, to jest sytuacja wiele bardziej skomplikowana. Rzecz polega na subtelnościach. Ja powiem tak, oczywiście kompromis jest niezbędny, ale z zachowaniem pewnych reguł, po pierwsze rozsądku, bo w które państwa prawa. I teraz tak, ja odsyłam do dzisiejszego tekstu Ewy Siedleckiej z Gazety Wyborczej. Ona wskazuje na kilka drobiazgów, które są bardzo ważne. A to wszystko, co się dzieje, także próba kompromisu, zbudowania kompromisu w tej sprawie i rozstrzygnięcia kryzysu konstytucyjnego. On to się musi opierać na subtelnościach, nie może ignorować subtelności prawnej. O czym pisze Ewa i co warto powiedzieć? O tym, że te trzy osoby, które zostały wybrane na sędziów i które są kwestionowane przez prezesa Kaczyńskiego, te legalnie wybrane przez poprzedni parlament na kadencje, które kończyły się w grudniu, ich nazwiska i początki kadencji sędziowskich zostały opublikowane w Monitorze Polskim. I te kadencje biegną. W wypadku tych ludzi, którzy zostali na ich miejsca wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość, tam nie podano dat kadencji, czyli te kadencje się mogą zacząć później. Tych ludzi, natomiast tych, których wybrało Platforma i poprzednia ekipa, ich kadencje biegną. I to jest subtelność, która potem, na wypadek kompromisów takiego, jakby chciał prezes i o czym pisze w Polityce. Gdyby to zostało tak przeprowadzone, to później każdy wyrok takiego Trybunału w takim składzie mógłby być obalony przez strony skarżące się na to, że składy zostały niedobrane z lege artis. I to jest jeden z tych szczegółów prawniczych, który przy wypracowywaniu kompromisu musi być brany pod uwagę. Ale jak mam dać serio twoje zachęty, żeby dać niuanse, jak słucham przed chwilą... Ale prawo to są niuanse. Dobrze, możesz mówić o tych niuansach. Ja przed chwilą widziałem magistra Stępnia
który prezentuje stanowisko, że po prostu ani kulicha nie oddajemy. Ale pierwsze, że po prostu twarda linia. On ma prawo do takiego stanowiska. Ja mogę skomentować to, co powiedział Bogusz Chrobota, bo rzeczywiście ta analiza prawna Ewy Siedleckiej słuszna, natomiast trzeba na to spojrzeć troszeczkę z góry. Jarosław Kaczyński uznał, że Trybunał ma za duże kompetencje i Jarosław Kaczyński nie chce, żeby Trybunał w ogóle w jakikolwiek sposób oceniał ustawy, które są uchwalane przez Prawo i Sprawiedliwość i je kwestionował. I dlatego zrobił wszystko, żeby Trybunał przestał działać. I to jest bardzo proste. Za pomocą legalnych prawnie. Bo no właśnie nielegalnych. Nie zgadzać. No dobrze, to rozmawiajmy. Czy masz ładną, ale, czy masz ładne nie denerwuj się, nie denerwuj się. Ale widzę, że zgadzamy się przynajmniej co do celu, który Jarosław Kaczyński sobie postawił i który realizuje. Otóż nie, ten to dobrze, cel jest... No to przepraszam, okej, okay, no to w takim razie jak tak gramy, to proszę bardzo. Andrzej Rzepliński w dużym stopniu stał się politykiem opozycji i w dużym stopniu w swoich zachowaniach od przynajmniej roku. Ja jestem bardzo krytyczna wobec... No, to bądź krytyczna, a ja uważam, że między twoim krytycyzmem a moją oceną, że Andrzej Rzepliński stał się faktycznie politykiem opozycji, jest bardzo duża. I mamy do czynienia teraz z taką sytuacją. Jest, przepraszam, mamy, że Trybunał pod jego rządami stracił wiarygodność. I w związku z tym rzeczywiście zgadzam się, że musi być powołany w nowy sposób. Natomiast opozycja na to nie ma ochoty, ponieważ opozycja chce przetrzymywać ten kryzys, zakładając, że prędzej czy później spowoduje on efekty na przykład ratingowe i wtedy opozycja będzie może mogła wskazywać, że my przed interes tym przestrzegaliśmy. Ale proszę Prawo bardzo, i Sprawiedliwość no też nie chce rozwiązania tego konfliktu. To i jeżeli strony, może ratingi, mówmy się, że mają nie, interes, bo PiS ma większość tak? i może to rozwiązać. Nie, ma nie, nie. A opozycja ma Brukselę, no. Przepraszam, no, 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 ale Bruksela ma, nie ma tak znaczenia. Ma Brukseli, tak? Nie, no znaczy sympatię Brukseli. Rząd już jest poza Unią Europejską, Piotrze, swoją narracją i powinien po prostu tą Brukselę, nie wiem, odciąć się, nie, całej tyłki, a nawet czwórki czołowych graczy Komisji Europejskiej, czyli Timmermansa, Junckera, potem Tuska jako szefa Rady Europejskiej i pana Martina Schulza są po stronie opozycji. To utrudnia rozwiązanie tego problemu. Informacje Radia Tok FM. Poranek Radia Tok FM. A słyszał pan? Co się stało? Ja nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem. I powiem, co się stało. Ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16:40. Reklama. Uwaga! Tylko do jutra! Super okazje w sklepach Euro. Ultra HD 48 cali Samsung Smart TV za 2490. 40 cali Sharp za 1199. Pralka Bosch. Elektroniczny wyświetlacz 6 kg. Klasa A+++ za 999. Laptop HP Intel Core i5. Dysk 1000 za 1999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Spróbuj ponad 150 produktów kuchni azjatyckiej w super cenach podczas Tygodnia Azjatyckiego w Lidlu. Już teraz. Świeża kaczka z szyją jedynie za 7,69 za kilogram. 7,69. Oraz chrupiące zajgonki lub mini zajgonki z różnym nadzieniem. Tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nadaj tym wakacjom naprawdę ekscytujący bieg. Przełam rutynę z nowoczesnym i dynamicznym BMW serii 1 City Break Edition. Teraz z automatyczną skrzynią biegów w cenie. Już za 1170 zł brutto miesięcznie BMW Comfort Lease. Także dla klientów indywidualnych. Już dziś umów się na jazdę próbną u swojego dealera BMW. BMW. Radość z jazdy. Jasiu, jak będziesz w Kauflandzie, kup coś dla Antosia na Dzień Dziecka. Wiem, mleczko o smaku ciasteczkowym. Uwielbiam je. Ale to dla Antosia. Na pewno mnie poczęstuje. Teraz w Kauflandzie z okazji Dnia Dziecka mleczko Hubs Angry Birds o smaku ciasteczkowym. Tylko 9,99. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
8.41. Adam Ozga, zapraszam. Nie ma terminu wznowienia rozmów w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wczoraj negocjacje między pielęgniarkami a dyrekcją zostały zerwane. Przedstawicielki protestujących twierdzą, że nie było postępu w rozmowach, a propozycje szpitala niewiele różniły się od tych, które słyszały już wcześniej. Domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. To był najbardziej krwawy dzień w Jemenie od zawarcia rozejmu na początku kwietnia. 14 jemeńskich żołnierzy zginęło podczas próby odbicia z rąk szyickich bojowników Huti miasta Bajhan na południu kraju. W starciu zginęło bądź odniosło obrażenia także kilku wspieranych przez Iran szyickich rebeliantów. Kolejny dzień spadają ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku. Ta reakcja na wznawianie produkcji ropy w Kanadzie, którą w ostatnich tygodniach zakłóciły pożary. Ministrowie ropy z OPEC przygotowują się tymczasem do czwartkowego posiedzenia kartelu w sprawie polityki paliwowej. Analitycy oceniają, że nie dojdzie do podpisania jakiegokolwiek porozumienia o zmniejszeniu dostaw ropy, bo grupa naśladuje strategię Arabii Saudyjskiej, która stara się przycisnąć swoich rywali. Więcej gospodarki w Radiu Tok FM tuż po 9 na EKG. Zaprasza Maciej Głogowski. Pogoda. Dziś wciąż dużo słońca, ale od czasu do czasu słońce będzie znikać za chmurami i wtedy możliwy przelotny deszcz. W całej Polsce może też zagrzmieć, a będą to intensywne burze z gradem. Na termometrach przeważnie od 26 do 29 stopni, chłodniej w górach i nad morzem, tam co najmniej 21. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM. Dominika Wielowiejska, trzecia część dyskusji publicystów. Bogusław Krawota, Rafał Kalukin i Piotr Semka. Ja Rafałowi obiecałam jeszcze dwa zdania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, choć chciałabym zmierzać do zakończenia tego wątku. Rafał, Wobec tego, co mówił Piotr Semka, ja uważam, że tworzenie takiej linii polaryzacyjnej, że po jednej stronie jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, a po drugiej już wręcz sformalizowana koalicja składająca się z Trybunału Konstytucyjnego, z opozycji parlamentarnej w Polsce i Komisji Europejskiej, znaczy to jest coś, czego nie wolno robić. Tak? To jest właśnie upolityzowanie konfliktu, który, tak jak mówiłem wcześniej, ma dwie, a może nawet więcej, zupełnie różne płaszczyzny. I to co ty robisz, to jest właśnie powtarzanie tej logiki, czy też narracji, nie lubię tego słowa, narzucanej cały czas przez Jarosława Kaczyńskiego, która prowadzi nas w ślepy zaułek, bo jeżeli tak sobie ustawimy linię konfliktu, to do kompromisu nie dojdzie nigdy. No nie dojdzie, bo opozycja go nie chce, więc z tego powodu rzeczywiście jest duży problem. Natomiast powtarzanie, że czyjeś poglądy są wykładnie Jarosława Kaczyńskiego, proszę bardzo, mogę ci odpowiedzieć, to ty wyrażasz poglądy pana stępia, no? Jesteśmy na najbliższym. A ja mogę swoje poglądy jeszcze tu przedstawić przez 30 sekund. Oczywiście jestem przede wszystkim przeciwnikiem uproszczeń. I taki czarno-biały schemat mi się nie podoba. Podobnie zresztą jestem przeciwnikiem tego, co mówi w niektórych momentach Jerzy Stępień, ponieważ traktowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ludzi często z dorobkiem prawniczym większym od wielu z krytyków, jako aktorów partyjnych, trochę obraża i ideę sędziego Trybunału Konstytucyjnego i sam Trybunał. To nie są tylko i wyłącznie członkowie, czy ludzie, którzy idą w ślad za partiami politycznymi. I mi się to nie podoba, że traktujemy ich jako ludzi Platformy i ludzi PiS-u. Nie traktowaliśmy ich do pewnego nie momentu. Nie powinniśmy tak traktować, tak myślę, to po pierwsze. Po wtóre, tak jeszcze jedna rzecz o tej Brukseli. No niestety, jesteśmy dla jednych stety, dla innych niestety. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Pewne obowiązki z tego wynikają, pewne procedury nas obowiązują. Jest opinia Komisji Weneckiej, którą sam pan minister Waszczykowski zaprosił do Polski. Niestety rzecz jest w subtelnościach, a nie w brutalnej grze politycznej. Co do sprawy dotyczącej stanowiska opozycji, zgadzam się z Piotrem akurat. Opozycja nie chce kompromisu, bo to jest niewygodne dla opozycji. Dobrze. Natomiast to też jest brutalna gra polityczna, ponad którą jest interes państwa jednak. Dobrze, ja tylko powiem tylko tyle. Jest 1000 sposobów, żeby prowadzić delikatną misję mediacyjną. Nie tylko z wielkim przyjeżdżaniem z hukiem
przez pana Timmermansa, ale też przez wysyłanie rozmaitych osób, prawników i tak dalej. Nie widzę takiego działania, które skłaniałoby opozycję do pewnego zwiększenia stanowiska. No i tyle. Kończymy ten wątek, bo oczywiście różnica między nami rzeczywiście polega ciągle na tym samym, że no ja uważam, że trudno... Kwestie zasadnicze to było to, czy rewolucjoniści... przygodzić na częściowe łamanie konstytucji. Kwestie zasadnicze, tak zawsze mówili. Tak jest, że... Więc dzielą nas przeklęte kwestie zasadnicze. A ja chciałam porozmawiać teraz o Unii Europejskiej, także dlatego, że zastanawiam się... Taki tekst profesor Kuźniar, z którym dzisiaj rozmawiałam, opublikował w magazynie świątecznym tydzień temu, który wydał mi się bardzo ciekawy, że Unia Europejska siłą rzeczy jest w defensywie z kilku powodów. Nie tylko dlatego, że nie radzi sobie z kryzysami, które jakoś tam nią strząsają, ale także dlatego, że właściwie staliśmy się leniwi, pracować nam się nie chce, rodzić dzieci nam się nie chce i siłą rzeczy jesteśmy... Znaczy narażeni na konflikt, a także na zdominowanie przez może inne części świata, bardziej zdeterminowane, bardziej aktywne, mniej rozleniwione. Czy tak właśnie jest? Tym bardziej, że gdybyśmy mieli się zastanowić, czy Unii Europejskiej udało się w jakikolwiek sposób rozwiązać, czy zaproponować rozwiązanie kryzysu związanego z uchodźcami, to tak naprawdę... No trudno powiedzieć, żeby takie rozwiązanie zostało znalezione. Bogusław Chrabota, zaraz Piotr, ci oddam głos. Ja jedną rzecz od razu wyjaśnię, bo ja trochę Dominikę namówiłem, żeby o tym rozmawiać. Dzisiaj w nocy wróciłem z Białorusi, gdzie spędziłem ostatnich kilka dni. I tam miałem takie szereg różnych bardzo fajnych rozmów i na prowincji białoruskiej, i w Mińsku. I taka jedna rozmowa, którą chciałem powtórzyć, bo była bardzo charakterystyczna. Niewielki domek gdzieś tam na przedmieściach Borysowa, rozmowa z przypadkiem spotkanym człowiekiem, który oczywiście zaprosił do domu, bo ludzie tam bardzo serdeczni i pyta, jak tam w Polsce jest u was? Ja mówię, że no dobrze, no idziemy w dobrą stronę, ludzie się bogacą, demokracja. A on mówi, widzisz, a u nas może trochę gorzej, nie podoba im się to, że mają niższe zarobki, mniej więcej trzykrotne i większe bezrobocie, ale u nas jest lepiej, bo u was kłócą się politycy. Kraj jest rozszarpywany, a u nas nie ma tego rozszarpywania kraju. Politycy się nie kłócą, jest jeden baćka, jest wszystko spokojnie. I to paradoksalnie to jest jakiś rodzaj ilustracji tego, o czym mówimy. O tym, że jednak Europa Wschodnia w coraz większym stopniu pokazuje, że wybiera modele autorytarne. Modele jedynowładztwa. Modele, które... Oczywiście, których my nie lubimy, bo one nie są modelami wolnościowymi, ale które dają pewne poczucie stabilności. Na Białorusi naprawdę ludzie się cieszą, no, że nie mają Ukrainy, bo tam jest wojna i tam są Majdany i tam to się wszystko strasznie zmienia i denerwuje ludzi. Natomiast Unia Europejska oni postrzegają jako obszar nie tylko ciągłego spierania się i walki wewnętrznej, ale pewnej słabości państwa, słabości instytucji i tak dalej. Jak słuchałem ci Romana Kuźniara rano w twoim programie, to miałem właśnie taką refleksję. On mówił o tej nieszczęśliwej, nieszczęsnej słabości Unii Europejskiej, która nie wytrwa w porównaniu z agresywnymi czy silnymi reżimami i ze wschodu i z południa. No i niestety w tej jego wizji jest problem. To jest taka część naszej dyskusji, w której każdy musi wygłosić jakąś taką przypowiastkę z takim głębszym sensem. To jest jedno, nie zmieszczę po prostu. Posłuchamy twoich, zobaczymy, czy będzie równie ciekawe. Ja miałbym zaproszony miesiąc temu na taką debatę do Gelsenkirchen w Niemczech, gdzie ja mówiłem rozmaite rzeczy dotyczące sytuacji w Polsce, które w różnym stopniu mogły jak gdyby budzić opór w stosunku do takiego powszechnej wiedzy, poglądów w Niemczech, ale co ciekawe, że najwięcej emocji, najwięcej pytań potem miałem po tym, jak ja postawiłem tezę, że tak naprawdę zbieramy teraz owoce tego, że w roku 89 Unia Europejska nie zdecydowała się, co chce zrobić podstawową kwestią dla prawie każdego państwa, to znaczy z posiadaniem siły zbrojnej chroniącej albo własne granice, albo bardzo często też interweniujących w innych krajach. I tutaj tak naprawdę przez te 25 lat politycy Unii odsuwali od siebie ten problem. Albo zakładali, że jak będzie bardzo, że to przyjdzie Ameryka, jak to zawsze bywało w poprzednim stuleciu, albo zakładano, że no, porozmawiajmy o jakichś wspólnych siłach unijnych,
Albo podałaby się trzecia, najwygodniejsza formuła. Znaczy nie patrzeć niż wojsko, jak okres wojny się skończył. I teraz... No tak, że maczył im Fukuyama i to też został przyjęte. Jak gdyby to jest najpoważniejszy problem. Znaczy Europa nie ma wspólnych sił zbrojnych, które potrafiły na przykład by gospodarować granicami zewnętrznymi. Są jakieś Frontexy, są jakieś Flashpointy, czy jak to tam się nazywa. Natomiast, a jednocześnie nie potrafi, tak jak Ameryka, na przykład przeprowadzić operacji militarnej, czy to w Syrii, czy to w Libii, która by uspokoiła sytuację i stworzyłaby tam jakieś kraje, które mogłyby być punktem odniesienia do tych wszystkich ludzi, którzy uciekają przez Morze Śródziemne. I moim zdaniem ten konflikt będzie narastać. Już w tej chwili widać, że Angela Merkel ma bardzo duży problem z Turcją, która zgodziła się rolę przyjąć takiego bramkarza, który nie wpuszcza tych tłumów ludzi, ale za pewną cenę, to znaczy zniesienia obowiązku wizowego wobec 80-milionowej rzeszy Turków. Europa się na to nie zgadza, Francja wręcz mówi, że nie. I teraz zobaczymy, co się stanie wiosną, jeżeli pan Erdogan w ramach jakiejś odwetu otworzy znów punkty graniczne, to Europa stanie bez problemu. I od tego problemu nie ma żadnego jak gdyby punktu zero, żeby się zastanowić, co zrobić, aby go rozwiązać. Znaczy cała refleksja idzie tylko albo ubłagać cara Erdogana i ratować uchodźców na Morzu Śródziemnym. Ale ty wiesz, jaka jest odpowiedź, bo ty, Piotrek, stawiasz tak naprawdę dylemat, który stawiano kiedyś, ale stawia się również dziś, federalizmu Europy. I mocniejsze instytucje wspólne, łącznie z własną siłą zbrojną, tym mocniejsza Europa, tym łatwiej przeciwstawiająca się. Ale to jest federalizm, to jest nic innego jak ścieżka federalistyczna, którą walczy Prawo i Sprawiedliwość. Nie. Po pierwsze, akurat Jarosław Kaczyński jako jeden z niewielu polityków opowiedział się za tym, żeby stworzyć wspólne siły zbrojne europejskie w 2006 roku chyba. Po drugie, to wróćmy do tego tematu. Przecież NATO nie zakładało federalizmu, a tworzyło sprawną strukturę wojskową. Nie ma znaku równości między federalizmem a strukturą wojskową. Frontex jest słabym elementem federalizmu. Wspólna armia i wspólne służby celne, graniczne i tak dalej. To jest mocna wersja federalizmu. I nie można NATO to jest zupełnie coś innego. Dobrze, zaraz będziesz miał jeszcze głos, Rafał Kolipki. No, czy ten brak wrażliwości Europy na kwestie ochrony granic po 1989 roku jest oczywiście zrozumiały, tak? Bo moment wejścia na szczyty polityki pokolenia baby boomers, no, które absolutnie nie mogło mieć tej wrażliwości. Nie chcę walczyć. Znaczy, no przecież przez całe lata 90. jeszcze przez w zasadzie większość kolejnej dekady, gdziekolwiek się nie pojechało na jakiekolwiek europejskie gremium, to tam był jeden dominujący temat, czyli jak chronić zdobyczy państwa dobrobytu w sytuacji jego erozji, ekspansji rynku, globalizacji i tak dalej. Tak? I w momencie, kiedy teraz dochodzi do takiego geopolitycznego zwichnięcia, które jest zresztą odczuwalne przez nas, no bo z racji tego miejsca, gdzie żyjemy, ale już nie jest aż tak bardzo odczuwalne w Berlinie czy w Paryżu, to ta zmiana świadomości oczywiście będzie następowała, ale bardzo powoli. Tak? Czyli ja i tak myślę, że wydaje mi się, tak, że wrażliwość na nasze lęki a propos Rosji i tak jest stosunkowo wysoka, tak? Jak na przemiany świadomościowe, mentalnościowe, które tak szybko nie przebiegają. No i w tym momencie, kiedy spadają na głowę rozmaite problemy, kryzysy, jakby tego podkładu mentalnego nie było, bo to się dzieje zbyt szybko. Znaczy dochodzi do bardzo niedobrego zjawiska negocjowania wartości. Tak? Znaczy to porozumienie z Turcją, które łata bieżące problemy. Ja obawiam się, że na dłuższą metę będzie miało fatalne skutki, no bo w tym momencie Europa faktycznie luzuje w sposób dramatyczny stosunek do swoich elementarnych wartości. Ja obawiam się, że my za to będziemy w przyszłości bardzo ciężko płacili. No dobrze, no ale jeżeli się samemu nie chce
rozwiązywać sytuacji trudnych. Niemcy chciały. To ten Turek, to ta Erdogan. Niemcy chciały rozwiązać. Niemcy chciały to rozwiązać. Ale Erdogan to akurat na razie honoruje swoje zobowiązania. Natomiast mamy problem, jak popatrzycie sobie na zdjęcia z wczoraj tak naprawdę z Morza Śródziemnego, to teraz jest migracja idzie przez Morze Śródziemne do Włoch. Nie ma alternatywy dla zwiększenia pewnych elementów federalizmu europejskiego w celu przynajmniej obrony. I to jest temat, który powinien być przedmiotem szybkiej dyskusji w Brukseli. Musimy już kończyć. To, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, utrudnia. Przepraszam, bo albo razem wszyscy bronimy Europy, albo sobie razem Bruksela zagląda. Dlatego tego, jesteśmy tak za tym, żeby przestrzegać konstytucji i problem zniknie. Bardzo bym tego chciała. Jesteście za tym, żeby przestrzegać pewnej tezy w sporze konstytucyjnym i uważać ją za tezę, która musi obowiązywać je wszystkich na zasadzie, że jest to jedyne... Nie, to jest pozostajemy przy swoim zdaniu. Po mojej stronie jest konstytucja, wy jesteście podpalaczami konstytucji. Rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego jest bardzo proste i Prawo i Sprawiedliwość może to zrobić, jeżeli zechce. Oczywiście, tu się już różnimy. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Rafał Kolukin, Newsweek, Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dziękuję Wam za dyskusję. Za chwilę informacje Radio Tok FM, później Maciej Głogowski, magazyn EKG, a nasz program wydawała Karolina Opolska, a realizował Adam Maciejewski. Poranek Radia Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Nie wiesz, jaki prezent będzie odpowiedni dla dziecka? Zespół ekspertów poleca katalog prezentów Euro, a w nim laptopy, smartfony, gry, konsole, sprzęt audio, aparaty, smartwatche i inne pomysły na doskonałe prezenty. Zobacz katalog prezentów w sklepach Euro i na euro.com.pl i prezent masz z bańki. Dobra, a to znacie? Przychodzi facet do salonu, nie? Wybiera auto, wybiera i wybiera, no i kupuje. I wyjeżdża. O, i co? I po jakimś czasie wraca i wymienia na nowe. To nie żart. Ty też możesz cieszyć się jazdą z zawsze nowym Fordem. Kup Forda Focus lub Fiestę z bogatym pakietem wyposażenia Gold X. Ciesz się niską ratą, a na koniec umowy sam zdecyduj, co dalej. Zwróć do dealera, spłać ostatnią ratę lub wymień na nowego Forda. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Pani Agnieszko, w tym roku wymagania co do naszej firmowej imprezy integracyjnej są naprawdę bardzo wysokie. Standard ma być świetny, potrzebujemy terenu do spędzania czasu na świeżym powietrzu. O, no i ma być blisko Warszawy, prawda? No nie wiem, czy takie miejsce w ogóle istnieje. Istnieje, panie prezesie. Hotel Windsor w Jachrandze nad Zalewem Zegrzyńskim. Tylko 35 km od Warszawy. Imprezy integracyjne na świeżym powietrzu. Hotel Windsor w Jachrandze nad Zalewem Zegrzyńskim zaprasza. windsorhotel.pl. Maj bez VAT w Black Red White. Tylko do końca miesiąca mamy dla ciebie meble i dodatki do całego mieszkania taniej o wartość podatku VAT. Odkryj tysiące produktów w niższych cenach. Black Red White. Jasiu, jak będziesz w Kauflandzie, kup coś dla Antosia na Dzień Dziecka. Wiem, mleczko o smaku ciasteczkowym. Uwielbiam je. Ale to dla Antosia. Na pewno mnie poczęstuje. Teraz w Kauflandzie z okazji Dnia Dziecka mleczko Hubs Andy Birds o smaku ciasteczkowym. Tylko 9,99. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 30 maja jest 9. Informacje Tok FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Adam Ozga. Jerzy Stępień krytycznie o pomyśle rządu w sprawie zakończenia kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Były prezes Trybunału był gościem poranka Radia Tok FM. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odwiedza Polskę. Dwudniowa wizyta jest związana z lipcowym szczytem NATO w Warszawie. Dziś wieczorem dowiemy się, w jakim składzie biało-czerwoni pojadą do Francji na Euro 2016.
Były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Jerzy Stępień krytykuje pomysł, jaki według medialnych doniesień rząd Beaty Szydło przedstawił w Komisji Europejskiej jako propozycję zakończenia kryzysu wokół Trybunału. W ustawie ma zostać zapisane, że trzech sędziów wybranych przez poprzedni Sejm będzie wprowadzonych do składu Trybunału stopniowo za trzech innych członków tego gremium, którym kadencje skończą się kolejno w grudniu tego roku, w maju przyszłego i lipcu 2019 roku. Profesor Jerzy Stępień ocenił w poranku Radia Tok FM, że taka wersja kompromisu jest nie do przyjęcia. Bo konstytucja tego zakazuje. Po drugie, nie ma mowy w tym stanowisku w ogóle o trybie ogłaszania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, poczynając od tego wyroku z 9 marca. To na ten temat się milczy. Jak mówił Jerzy Stępień, pozostają też wątpliwości dotyczące orzekania. A moim zdaniem najważniejsza rzecz, że ma się utrzymać w przyszłej ustawie zasadę, że orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów. Co to oznacza? To oznacza, że wystarczy mieć 6, że tak powiem w cudzysłowie, swoich sędziów, żeby zablokować każdy wyrok o niekonstytucyjności jakiejś ustawy. W zeszłym tygodniu Polskę odwiedził wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Spotkał się m.in. z premier Beatą Szydło. Wizyta miała związek z prowadzoną wobec Polski procedurą kontroli praworządności. Pod różnymi względami udane powinien się spieszyć. Wybaczyłaby pani, gdyby wymarzone wakacje uciekły przez to, że zabrakło miejsc? Nie wybaczyłaby. Trójmiasta Paweł Radziewicz. Najważniejsze są wakacje. W Radiu Tok FM już o 9.20. Zapraszamy. Pogoda. Dziś słońce będzie się chować za chmurami. Niemal wszędzie spodziewajmy się deszczu. Wszędzie może też zagrzmieć. 25 stopni pokażą termometry w Katowicach. 26 w Trójmieście, Kielcach, Opolu, Częstochowie i Krakowie. 27 w Gorzowie, Poznaniu, Elblągu, Radomiu i Wrocławiu. 28 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Płocku, Warszawie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Białymstoku. Radio Tok FM. 997 hektopaskali. Sponsorem prognozy pogody jest Siesta Garden. Polski producent wyposażenia ogrodowego. www.siestagarden.pl. A ze strony klienta? Inspektorzy sprawdzali też, czy restauratorzy stosują odpowiednie stawki VAT, bo zdarzały się i takie sytuacje. Cena napoju to jest 23%, a cena samej usługi 8%. I czasami zdarza się tak, że cena podania tej usługi jest wielokrotnie wyższa niż cena samego napoju. Na razie kontrole były, jak mówiliśmy, w Warszawie, a podobne mają się wkrótce odbyć w innych dużych miastach. Polacy coraz chętniej kupują w sieci. Takie informacje podaje Gazeta Polska codziennie, powołując się na szacunki firmy Sofort. W ubiegłym roku polski e-handel wzrósł o 1/5. To jeden z najlepszych wyników w Europie. Według ekspertów Sofort właściciele sklepów rozumieją, że będą mieli lepsze rezultaty, jeśli będą docierać do klientów różnymi, połączonymi ze sobą kanałami. Głównym powodem, dla którego Polacy kupują online, są atrakcyjniejsze oferty cenowe. Aż 80% klientów, którzy robią zakupy w sieci, porównuje ceny produktów. A skoro mowa o zwyczajach Polaków, rośnie u nas grupa amatorów szkockiej whisky. Jak pisze Puls Biznesu, konsumpcja tego napoju w Polsce systematycznie rosła do 2014 roku, gdy nieoczekiwanie wartość jego sprzedaży spadła aż o 30%. Wcześniej byliśmy rynkiem, który rósł najszybciej w Europie, ale już w zeszłym roku sprzedaż znów podskoczyła i to o 1/3. Zdaniem cytowanych przez gazetę specjalistów, Polacy lepiej zarabiają i szukają droższych trunków, co widać w długoterminowym trendzie importu szkockiej whisky. Lepiej, żeby nie szukali tych trunków. Wielkie mi to osiągnięcie, że ktoś zarabia na tym, proszę Państwa. Ktoś się upija, czyli jednostronna komunikacja, korzyść jednostronna. Z YouTube ci nadaje jednostronnie. Minut po godzinie 9. Nic się nikomu nie zdarza, do zniesienia czego nie byłby z natury przysposobiony. Rozwinięcie tej myśli Marka Aureliusza już za chwilę. A propos dziennika uważności, ćwiczenia, które pomogą ci odnaleźć spokój i harmonię w każdej sytuacji, ale najpierw Limboski w trawie. Głupoty. Pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Długi weekend.
weekendzie. Może być trudny, może, ale nie musi. I nie będzie, jak zostaniecie z nami i wkręcicie się w klimat byle do obiadu. Najlepszego programu do słuchania w pracy. W ogóle dzisiaj nie używamy słowa poniedziałek, znaczy tego brzydkiego słowa na P i zostajemy w pozytywnych klimatach. Lay You Down Easy już teraz od Magica i Shona. Możliwe, tak, ale ta długookresowa premia za ryzyko w wyniku po prostu rosnącego ryzyka rozpadu Unii Europejskiej wydaje mi się jest najbardziej negatywnym efektem. No, gdzieś po drodze, czy i w związku z tym... No, ale o tym, jeśli pozwolisz, to za chwilę jeszcze. Ja chciałam zapytać o taką trochę techniczną stronę tego dzisiejszego widowiska, bo FMF przyzwyczaił publiczność widzów do pokazów filmów z muzyką na żywo. Oczywiście są wielkie gale, koncerty. Były też koncerty z muzyką z gier. Ale takie widowisko będzie po raz pierwszy. W jaki sposób pokazać Wiedźmina? Co tak naprawdę dzisiaj przygotowaliście? Najlepsze jest to, że ja sam do końca jeszcze nie wiem, co będzie, bo widziałem to, co jest na próbach. My oczywiście ten koncert przygotowaliśmy wspólnie właśnie z KBF-em, więc to wiem, ale KBF też ma jakieś niespodzianki za nadrzut i nie chcę ich zdradzić, więc sam troszeczkę czekam z niecierpliwością, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. No a jak taką grę zagrać i jak taką grę pokazać? To jest, akurat to się tak fajnie składa, że my z Wiedźminem już mieliśmy epizod na FMF-ie 5 lat temu, jako taki rozgrzewacz przed Distant Worlds, przed muzyką z Final Fantasy. I wtedy zagraliśmy króciutką 10-minutową suite z Wiedźmina 2. I dzisiaj tak naprawdę chcielibyśmy rozszerzyć tą formułę. No to skromnie powiedziane bardzo. No bo dobra, powiedzmy. Także... Bo rzeczywiście będzie to wielki spektakl, no nie ma co ukrywać. Faktycznie no, ma to być, znaczy nazwa Video Game Show rzeczywiście tutaj ma w pewien sposób sugeruje, czego można się spodziewać, że to nie będzie typowy koncert, tylko rzeczywiście ten element show, czyli tego takiego wydarzenia na styku koncertu, performance'u, pokazu, coś tego typu się wydarzy. Wiadomo, że oczywiście będą wizualizacje, pokażemy materiały z Wiedźmina 3, oczywiście pokażemy materiały z Serc Kamienia, bo to będzie nasza druga suita i zupełnie przedpremierowo zagramy i pokażemy ostatni dodatek fabularny do Wiedźmina, czyli Krew i Wino, który to są nowości, na dokładnie, które swoją premierę ma jutro, więc dziś wieczorem ci, którzy będą mieli przyjemność być na koncercie, będą mieli możliwość posłuchania i zobaczenia tej gry po raz pierwszy i jako pierwsi. Czyli nie ten Wiedźmin, którego już zdążyliśmy poznać, tylko coś zupełnie premierowego również w ramach takiego bonusa. Świetnie. Marcin, jeśli pozwolisz, to teraz fragment Wiedźmina pojawi się w RMF Classic, a my za chwilę wrócimy do tej rozmowy, bo jeszcze kilka pytań mam nadzieję, że nie spóźnisz się na tę próbę przez nas za bardzo. Do usłyszenia za moment. Skoro powiedziałem, że się uczyłem czytać na tej mapie, to jest bardzo ważny element, bo sądziłeś, że mapa właściwie jest w całości odpowiedzialna za moją wędrówkę życiową. Otóż nie, myślę, że bardziej lektury. Pustyni, że to też się jakoś... No, w pustyni różne ale rzeczy. Mówię o niej, ponieważ przypomniała mi moją książkę jeszcze taką obłożoną w tapetę. I to było tak zapomniane już gdzieś, schowane w szufladce wspomnienia, jednak też pobudza moją wyobraźnię. Na pewno tak. Na pewno tak. To była jedna z pierwszych książek, jakie w ogóle przeczytałem. I oczywiście zupełnie bezrefleksyjnie, myślę, że gdyby ktoś wtedy mnie, siedmiolatka, myślę, że mogłem mieć tyle, może sześć, zaczął rozpytywać o kwestie poprawności politycznej, historyczne, jakieś kwestie, to w ogóle bym powiedział, że to jest kompletnie nieistotne, bo to jest przygoda. Do tego, na ile jest to książka z naszej dzisiejszej perspektywy szkodliwa, to jeszcze miałem wiele, wiele, wiele lat zastanawiania się. Natomiast istotnie od niej zacząłem, ale potem przyszły takie książki popularno-naukowe. Być może też one były odpowiedzialne za moją dzisiejszą fascynację literaturą faktu. Że ja w równym stopniu się zachwycałem reportażami na temat odkryć Afryki, nie wiem, przez Mungo Parka, Livingstone'a, Stanleya, co przygodami Hucka Finna i Thomas Sawyera. Bardzo podoba mi się też kolejne zdanie z twojej książki, Biel. Książki to ludzie, wydestylowani do samej istoty rzeczy. I faktycznie dzięki książce mamy szansę na spotkanie. Ta książka jest w znacznym stopniu poświęcona, inaczej, może jest zaoferowana moim słuchaczom, bo jestem z nimi 27 lat i siłą rzeczy nie możemy rozmawiać tak jak my teraz ze sobą
Często, a i ja mam ochotę ich poznać i wierzę, cieszę się nadzieją, że oni także chcieliby poznać mnie. I to jest taka forma rozmowy długiego, 25-letniego spaceru po ogromnych połaciach globu, ale tak naprawdę spaceru i rozmowy o różnych istotnych sprawach. Więc nie będę ukrywał, ta książka jest ostatecznie wprost intymna i prywatna i tak szczera, jak tylko może być. Marcin Kiedryński, jego Biel, notatki z Afryki dziś z nami. Apostołowie tych 12 po zesłaniu Ducha Świętego właśnie tak zdecydowali. Od teraz świętujemy, jest też Dzień Święty. Dzień Święty jest. Świętujemy zmartwychwstanie. To był największy cud. W ten sposób wylegitymował się, można powiedzieć, w najwyższym stopniu Jezus Chrystus, że jest Bożym Synem. No, Bożym Synem.